Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy na plaży na Gdańskich Stogach. Jak Państwo widzicie, cały czas trwa rozładunek wielkich suwnic STS ze statku Zhenhua, który przypłynął tutaj w niedzielę. Przed przypłynięciem było trochę problemów, bo z rana była bardzo gęsta mgła w niedzielę. Widoczność była ograniczona zaledwie do 200 metrów. Także to przypłynięcie pierwotnie było planowane na godzinę 9, potem zostało przełożone na godzinę 11. No i w końcu po wielu, wielu godzinach oczekiwania, około godziny 15, trochę po godzinie 15, ten statek wpłynął do portu w Gdańsku, dokładnie do nowo budowanego nabrzeża T3, terminala kontenerowego w Gdańsku, bo pogoda w niedzielę się na tyle poprawiła po godzinie 15, że było możliwe wpłynięcie tego statku. No i dzięki temu mieliśmy piękne ujęcia. Cały ten proces wpłynięcia tego statku możecie Państwo oglądać na innym filmie. Ja Państwu tutaj pokażę jeszcze, co się aktualnie dzieje. Cały czas trwa rozładunek tego statku, a dokładnie przygotowanie do rozładunku suwnic, a w tej chwili rozładowany jest cały ekwipunek, który będzie potrzebny do tego całego procesu. I wielu z naszych widzów zastanawiało się, jak będzie przebiegał cały ten proces rozładunku, i z filmów, jakie widzieliśmy na YouTubie i też z rozmów, które przeprowadziliśmy ze specjalistami z tej, można powiedzieć, branży morskiej, to najbardziej taki prawdopodobny sposób rozładunku to będzie polegał na tym, że zostaną jakby ułożone wielkie takie szyny i po tych szynach bezpośrednio już na nabrzeże portowe te wielkie dźwigi będą mogły zjechać. Cała procedura związana z rozładunkiem tych suwnic może potrwać od 7 do 10 dni, ale ja sądzę, że niestety to się może przedłużyć, bo zapowiadane są bardzo silne wiatry w najbliższy weekend, nawet do 80-90 km na godzinę. No i wiadomo, że może to trochę wydłużyć całą operację związaną z rozładunkiem tych suwnic. Ja jeszcze przygotowałem dla Państwa trochę takich ciekawych informacji o samym tym statku. Jest to taki ciężarowiec, ten statek, który przewozi suwnicę Zhenhua. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. I jak tutaj Państwo pokażę, jest taka bardzo ciekawa rzecz. Ten statek ma bardzo niską burtę, czyli dzięki temu jest możliwość właśnie wyładunku tych bardzo ciężkich przedmiotów, jak na przykład suwnice, czy inne jakieś wielkie gabarytowe towary. No, wiele osób też zastanawiało się, jak to jest możliwe, że ten statek się nie przewróci. Tu pewnie są jakieś specjalne systemy balastowe. Sam statek płynął z Chin i ta trasa liczyła prawie 29 500 km. Także no, można powiedzieć, że to kawał tutaj bardzo dużą drogę przebył. Musiał oczywiście z racji tego, że trasa prowadząca przez Morze Czerwone i Kanał Suezki jest wciąż zagrożona, także musiał opłynąć całą Afrykę i stąd też taka dosyć duża odległość, jaką musiał ten statek pokonać. Jak Państwo widzicie, cały czas trwa rozładunek. Dla przypomnienia jeszcze opowiem troszkę o samych suwnicach. Każda z nich waży prawie 2000 ton. Wysokość takiej suwnicy to jest w granicach 96 metrów. Natomiast z podniesionym wysięgnikiem to jest 140 metrów, także no, są to prawdziwe giganty. I też taka ciekawostka, że te suwnice będą większe niż te, które dotychczas pracują na Baltic Hub. Ja może pokażę te suwnice, które są po mojej lewej stronie. Teraz troszkę poddala obraz. O, 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 o. Tu jest sam terminal, troszkę mi się wykrzywiło. To już zaraz poprawię. O. O, tu są te, można powiedzieć, stare suwnice. I te, które przypłynęły, to będą dużo większe
od tych, które obecnie pracują. Jeszcze odnośnie samych suwnic, to łącznie tych suwnic, które przypłyną, ma być 7 sztuk, czyli teraz przypłynęły 4. W marcu mają przypłynąć jeszcze kolejne 3. Będzie zatem tych suwnic łącznie 7 sztuk. No i jak Państwo widzicie, no tutaj ten obraz, czyli można powiedzieć ten krajobraz na stogach, no zmienił się nie do poznania. No te suwnice robią naprawdę gigantyczne wrażenie. Jeszcze z takich ciekawostek, które udało mi się znaleźć odnośnie tego statku Zhenhua, no ponieważ jest to taki nietypowy też transport, nietypowy statek, to też wiąże się to z tym, że no, musi ten statek unikać takiej sztormowej pogody i wielkich fał, bo mogłoby się to skończyć, mówiąc krótko, nieciekawie. Także jak jest jakaś duża fala czy sztorm, to najlepiej, żeby ten statek się gdzieś schronił w porcie, no bo wiadomo, że no nie jest przystosowany do takiej typowej sztormowej pogody. Sam statek ma 240 metrów długości, 42 metry szerokości. Jest to tak zwany ciężarowiec, zatem jednostka przystosowana do przewozu takich naprawdę ciężkich ładunków. Jeszcze zrobię Państwu zbliżenie, co się aktualnie dzieje, bo widzę, że tam trwa rozładunek jakichś towarów.